Kiedy przeglądacie sobie ustawienia sterowania w grach serii FIFA, to traficie na dość podejrzliwie wyglądający tryb grania jednym przyciskiem. Działa to tak, że gracz zamiast czterech przycisków i czterech triggerów ma tylko jeden przycisk. Kiedy go naciska, to gra analizuje kontekst i zagracza decyduje, co gracz chce zrobić, wykonując strzał, lob albo podanie. Jeśli tak się zastanowić, to taki tryb wydaje się bezcelowy. Bo po co? Kto by mógł preferować taki styl sterowania? Czy zrobili to po to, żeby grać jedną ręką, a drugą móc spokojnie obiadać się przekąskami? Sekret jest taki, że nie do końca chodzi o to, że ktoś tak woli, ale o to, że dla kogoś to może być jedyna dostępna forma gry w FIFE. Jak możecie się domyślić, dziś pogadamy o dostępności, czyli przy gier dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i ograniczeniami. Skoro wyszedłem od tego mało oczywistego trybu, to zaczniemy sobie od właśnie klawiszologii. Ktoś tak mówi jeszcze poza mną? Pierwsza rzecz, jaką można zrobić, żeby umożliwić granie w gry w większej liczbie osób, to dostosowanie sterowania. Pierwszą możliwość pokazuje właśnie FIFA, czyli po prostu umożliwienie grania w układzie sterowania, gdzie potrzebne jest mniej klawiszy. Ale równie istotna będzie sama możliwość przypisania klawiszy do wygodnego dla nas układu. O ile dla graczy pc jest to norma, to w przypadku grania na konsolach nie jest to takie oczywiste. W przypadku konsol gry bardzo rzadko oferują taki system. Na szczęście to same konsole oferują możliwość przepięcia klawiszy. Jednak w przypadku takiego Sony mamy taką możliwość dopiero od PS4. Dla osób z różnymi ograniczeniami, konsole były trudnym w użytkowaniu sprzętem. Idąc dalej w kierunku sterowania, to nie musimy się ograniczać do samych klawiszy, ale istotne mogą być inne parametry, takie jak możliwość ustawienia czułości myszki, odwrócenia osi w myszce czy analogu, możliwość dopasowania sobie poziomu wibracji w padzie. Dużym problemem dla niektórych ludzi może być konieczność trzymania przycisku przez dłuższy czas. Niektóre gry, np. w przypadku kucania, oczekują od nas trzymania klawisza kucnięcia. Inne pozwalają na przełączanie się między pozycjami jednym kliknięciem. Jeśli myślimy o dostępności, powinniśmy graczom dać wybór. Dla niektórych osób z ograniczeniem ruchowym nie do przejścia może się okazać skomplikowana seria QuickTime eventów, dlatego niektóre gry, gdzie takie segmenty istnieją, oferują opcję ich pominięcia. Jeśli uporamy się z problemami ze sterowaniem, to na drodze stają nam problemy osób niedowidzących albo takich, które mogą źle zareagować na bodźce wzrokowe. Takie problemy wydające się najbardziej oczywiste, to epilepsja i daltonizm. Głośna afera niedawno dotyczyła Cyberpunk'a, gdzie jedna z recenzentek wylądowała w szpitalu przez brak ostrzeżenia o epilepsji. W przypadku epilepsji, ostrzeżenie przed uruchomieniem gry to jest minimum, jakie jest konieczne. Ale to, co powinno się dać zrobić, to wyłączyć błyskające efekty świetle w grze. Co już tak spotykane nie jest, ale chlubnym przypadkiem może być Paradise Killer. Dla osób ze ślepotą barwną można zastosować kilka efektów, gdzie podstawą jest podmiana barw zastosowanych w grze. Jeśli niczym Watchdog z Legion zaoferujemy kilka wariantów kolorystycznych, już jest dobrze. Natomiast część gier pozwala na całkowite dostosowanie kolorystyki do swoich potrzeb. Coś takiego umożliwia Call of Duty Cold War, gdzie gracz może sam sobie dobrać paletę barw dla mini mapy, czy Gears Tactics, gdzie można dobrać kolory dla poszczególnych elementów. Można też podziałać prościej. W Among Us jest jedna minigra, gdzie trzeba połączyć kolorowe kable. Twórcy odpowiedzi na problemy osób ze ślapotą barwną dodali do kabli mały symbol, dzięki czemu kolor nie był już potrzebny do rozwiązania łamigówki. Równie istotny w kontekście oglądania obrazka na monitorze będą kontrast i jasność. To nam się wydaje dość oczywiste, bo wiele gier zaczyna się od dobrania jasności i kontrastu, tak aby logo było ledwo widoczne. Grając w horror, ledwo widoczne, jasne. Dla wielu osób możliwość dobrania większego kontrastu w ogóle umożliwi grę. Bardzo istotny w grach jest HUD, czyli wszelkie informacje na temat stanu zdrowia, amunicji, interaktywności czy po prostu menu. Kluczowym elementem dobrego designu będzie skalowanie całego UI. Interfejs musi być dobrze widoczny na różnych rozdzielczościach i monitorach. Również jego kolorystyka i układ musi być czytelny. Tutaj również możemy dać swobodę graczowi w doborze wyglądu czy koloru np. celownika. Dum eternal pozwala określić jaskrawość przedmiotów do zbierania, natomiast poziom wyżej wszedł Spider-Man, który pozwalał wejść w shader mode, gdzie gra wyłączała tekstury, a zamiast nich nakładała jednolite kolory, dzięki czemu istotne elementy wyróżniają się na tle świata. Jeśli trzymamy się bodźców opartych na wzroku, to warto zastanowić się nad czytaniem. Umiejętność dość powszechna, ale nie tak prosta dla wszystkich. Dlatego bardzo cenne okazuje się, jeśli gra pozwala na dobranie rozmiaru czcionki czy jej koloru. Czasami fantazyjne czcionki świetnie pasują do klimatu gry, ale dla niektórych osób przeczytanie takiego tekstu to koszmar. Rozwiązaniem może być opcja tekstu dla dyslektyków, która fantazyjną czcionkę podmieni na prostą. Nie bez znaczenia będzie tutaj również możliwość wyświetlenia notatek w formie prostego tekstu oraz wyświetlenie napisów w trakcie rozmów. W drugą stronę warto też wyposażyć grę w lektora, który będzie czytał wybrane w menu opcje, czy dialogi, które nie posiadają dubbingu. Autonamierzanie narracja w menu, w Na najwyższy poziom weszła gra Last of Us 2, która otrzymała za zeszły rok nagrodę na Game Awards w kategorii Innovation in Accessibility. Jest to nagroda przyznawana od roku 2020 za największy wkład w dostosowanie gry dla osób z niepełnosprawnościami. Przygotowali system gry bez wzroku, który informuje gracza o stanie postaci i sytuacji na ekranie, dzięki czemu da się przejść grę z zamkniętymi oczami. Równie istotny co wzrok bywa słuch. Każdy, kto grał w gry sportowe, szczególnie strzelanki, wie jak kluczowe może być usłyszenie rywala, zanim ten nas zobaczy. Więc co w przypadku graczy, którzy słyszą gorzej albo w ogóle nie słyszą. Możemy grę wyposażyć we wskaźniki dźwięku. Zamiast odpalać dźwięk w słuchawkach czy głośnikach, pokazujemy na ekranie skąd dźwięk dobiega. Na niższym poziomie warto dać opcję dostosowania różnych źródeł dźwięku, jak zrobiło to Internal Drift. Oczywiście podstawą zostaną napisy do wszystkich kwestii mówionych. Myśląc o dostępności, w pierwszym odruchu zawsze myślimy o tych, nazwijmy to brzydko oczywistych niepełnosprawnościach. Jak problemy ze wzrokiem, słuchem czy ograniczenia ruchowe. Jest jednak więcej osób, którym można pomóc, a ich problemy nie są tak oczywiste. Czasami problemem nie jest wyświetlany obraz czy kiepskie sterowanie, ale skomplikowanie samej gry. Przecież wielu pełnosprawnych graczy, jak nie wszyscy, korzystają na co dzień ze wspomagania celowania w grach FPS, grając na konsoli. Taki ułatwiacz to świetne rozwiązanie, które dyskretnie pomoże osobom mniej sprawnym fizycznie. Na przykład osobie starszej. Gra Iconfell pozwala całkowicie pominąć sekwencje walki, które mogą być zbyt trudne. Tomb Raider daje opcję pominięcia sceny quick time eventów, kiedy na nich polegniemy kilka razy. Pozwolę sobie zatrzymać się na chwilę i zadać jedno pytanie: czy choć raz w życiu przeszło Ci przez myśl, czy osoby niepełnosprawne intelektualnie też grają w gry? A czy potem nastąpiła refleksja: czy potrzebują czegoś, żeby móc grami się cieszyć? Otóż tak, osoby z różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej też grają w gry. Też czerpią radość z tego. Tak jak wszyscy inni gracze czują spełnienie po pokonaniu trudnego poziomu. Czy twórcy mogą coś zrobić, żeby takim osobom ułatwić kontakt z grami? Okazuje się również, że tak. To, co może w wielu przypadkach ułatwić zabawę z grą, to umożliwienie poznania reguł w uproszczony sposób, prostym językiem, klarownie i czysto, tak żeby nie było problemów ze zrozumieniem zasad czy sterowania. To co może również dać dużo, to łatwy tryb zabawy. Fani gier takich jak Dark Souls bardzo nie lubią myśli o Easy Mode, bo ten miałby zabić ducha ich ulubionej gry. Tylko Easy Mode w wielu przypadkach może dać w ogóle szansę obsowania z danym tytułem wielu osobom. Osobom z niepełnosprawnościami, osobom starszym lub bardzo młodym, albo takim, które dopiero zaczynają przygodę z grami. Dla kogoś przejście trudnej gry będzie kwestią ego, a dla kogoś innego przejście jej nawet na niskim poziomie trudności może być wielkim osiągnięciem, a czasami nawet być terapeutyczne. Podnieść samoocenę, czy dodać wiary we własne możliwości. Czy biorąc to pod uwagę, warto dodać easy mode w grach projektowanych jako trudne? Zostawiam Was z tym pytaniem. W temacie dostępności warto zwrócić uwagę na dwie ciekawe kwestie. Pierwszą jest fakt, że nie trzeba dysponować wielkim budżetem, żeby na ułatwienia postawić. Wiele mocno chwalonych przeze mnie gier to gry z wyższym budżetem, ale padło też kilka nazw indyków. Tymczasem Valorant od bogatego Riot nie oferuje za wiele opcji w tym temacie, więc nie jest to kwestia potężnego budżetu, a chęci. Druga ciekawa kwestia to pochodzenie gier. Na kanale Game Maker's Toolkit autor robi coroczne zestawienie gier pod kątem dostępności. Z jego raportu na temat roku 2020 wynika, że gry rodem z Japonii bardzo rzadko oferują jakiekolwiek formy ułatwienia dla graczy z ograniczeniami, kiedy praktycznie każda gra zachodnia jakąś formę ułatwienia ma. Osoby z niepełnosprawnościami często są marginalizowane, traktuje się jak odmieńców, kiedy te niepełnosprawności czy ograniczenia nie czynią ich mniej ludzkimi. Mają swoje pasje i zainteresowania. Takim zainteresowaniem mogą być właśnie gry, które czasami brakiem wsparcia dla różnych metod sterowania czy innych typów wyświetlania obrazu pozbawiają takiej osoby możliwości czerpania frajdy z gier. Przy czym jak mówiłem, nie patrzmy tylko przez pryzmat osób widocznie niepełnosprawnych. Ułatwienia wprowadzone do sterowania może sprawić, że dziadek czy babcia nawiąże nić porozumienia z nastolatnim wnukiem lub wnuczką, grając wspólnie w gry. Te momenty i te małe radości są warte włożenia tej dodatkowej i nie tak dużej pracy. Tyle ode mnie, dzięki za uwagę, cześć.